Nowa koalicja w Sosnowcu. W wyborach samorządowych będzie jedna wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Arkadiusz Chęciński, obecny prezydent miasta, ogłosił już swój start w wyborach i będzie chciał zapewnić sobie trzecią kadencję, najlepiej w pierwszej turze. Fatima Orlińska. Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska w Sosnowcu oficjalnie poparły kandydaturę Arkadiusza Chęcińskiego na prezydenta w zbliżających się wyborach samorządowych. My ze sobą współpracowaliśmy w mniejszym lub większym stopniu przecież przez ostatnie kilka lat. To nie jest tak, że my dzisiaj się poznaliśmy. Nie, nie, w samorządzie się współpracuje w różny sposób. Chcemy tą współpracę dzisiaj, inaczej chcemy pokazać efekty tej dziewięcioletniej wspólnej współpracy. I tak jak powiedziałem, dla nas najważniejszą rzeczą jest pokazanie, że łączenie jest dużo lepsze niż dzielenie i tak naprawdę o to tym wszystkim chodzi. To samo mówią przedstawiciele Lewicy. Wprawdzie nieoficjalnie mówiło się, że kontrkandydatem Chęcińskiego w wyborach prezydenckich może być Łukasz Litewka, który uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych. Ale ostatecznie do takiego starcia nie dojdzie. Widzimy naprawdę wiele rzeczy, które zmieniło się w tym mieście. Nie można tego mu odmówić. ZPS, egzotarium. Ja teraz po cichu liczę, że tym właśnie punktem, o którym pani tutaj redaktor wspomniała, będzie obiecany basen sielecki, no bo to jest jednak już obiekt typowo do remontu, tam już jest naprawdę źle i mocno w to wierzymy, no ale nie samym basenem sieleckim to jakby decydowaliśmy. Mamy wspólną wizję, nie chcemy się kłócić w tych wyborach, nie chcemy faktycznie, żeby to miasto znowu było oplakatowane. Jesteśmy dziś jedną drużyną, mówią przedstawiciele nowej koalicji w Sosnowcu. Będą nie tylko wspólne listy, ale również wspólne założenia programowe. O szczegółach na razie koalicjanci nie mówią jednak zbyt wiele. Ta koalicja z jednej strony łączy w sobie wiedzę, doświadczenie i powiedzmy intuicję i odwagę w podejmowaniu dobrych decyzji dla miasta przez pana prezydenta, a z drugiej strony Nowa Lewica wnosi nowe pomysły, świeżość, pewne perspektywy rozwoju, których być może w Sosnowcu do tej pory jeszcze nie dostrzeżono. Inne ugrupowania na razie nie ujawniły, czy i ewentualnie kogo wystawią w wyborach na prezydenta Sosnowca.